Jagielonia Białystok, Legia Warszawa. Czy znamy już przyszłego mistrza Polski? Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kanał 365 Dnia o Piłce. Piotr Rzepecki przy mikrofonie. Witam Was i zapraszam na taką pierwszą analizę w nowym sezonie Ekstraklasy. Wiem, że być może za takie, na takie hasło jeszcze za wcześnie, a więc kto będzie mistrzem Polski? Bo jesteśmy dopiero po dwóch odcinkach tego wciągającego niesamowitego momentami dramatycznego serialu pod tytułem Ekstraklasa 2024-2025. Natomiast myślę, że już możemy wyciągnąć pierwsze wnioski po tych dwóch pierwszych kolejkach nowego sezonu Ekstraklasy. Przede wszystkim kto dobrze rozpoczął sezon, kto rozczarował, a kto jeszcze nie może się rozpędzić. No myślę, że warto przede wszystkim spojrzeć na tabelę Ekstraklasy, jak to wygląda obecnie. Jak w tej chwili widzicie, tylko dwie ekipy zanotowały komplet punktów. To jest liderująca Jagiellonia Białystok, która wygrała na inaugurację z Puszczu Niepołomice, a później pokonała Radomia Radom. No i też Legia Warszawa, która ma także sześć punktów na koncie. Zwycięstwa z Zagłębiem Lubin, a także z Koroną Kielecą. Ten wynik Legionistów moim zdaniem jest tym bardziej godny uznania, że podopiecznie Goncalo Fejo... Nie stracili jeszcze bramki, bo to są wygrane z zagłębiem 2 do 0 i wygrana z koroną 1 do 0. Jeżeli chodzi o Agilonię, no to te dwie bramki stracone w meczu z Radomiakiem meczu absolutnie pasjonującym, gdzie Radomiak był bliski tego, żeby wyrównać albo nawet być może, żeby odwrócić losy tego meczu. Natomiast z drugiego bieguna, żeby też sobie pomówić o tych drużynach, które nie mogą do końca dobrze odpalić, no to jest zespół przede wszystkim Korone Kielce, a więc obecnie jedyna ekipa, która ma 0 punktów na koncie. W strefie spadkowej z kolei jeszcze znajduje się Śląsk Wrocław, a więc duże rozczarowanie startu ligi bowiem to jest wicemistrz polski Pucharowicz, no i też Lechia Gdańsk, która ma także punkt na koncie zespół trenera Grabowskiego, który słabo wszedł w nowy sezon Ekstraklasy. Także tutaj myślę, że mamy takie dwie osobne historie, więc niektóre ekipy, które pokazują, że można łączyć Europę z Ekstraklasą, a więc Jakilonia, także Legia Warszawa, no i Śląsk, który jest przykładem tej antytezy, który w ogóle gdzieś nawiązuje do tych poprzednich lat, kiedy wszyscy mówili, że Puchary to jest pocałunek śmierci i generalnie lepiej do tych Pucharów nie awansować, żeby skupić się tylko na w rozrywkach ligowych. Oczywiście kwestia Gieloni, Legi czy też Śląska to jest w ogóle opowieść wielowątkowa na obronę Jacka Magiery, którym jest już tutaj gdzieś powiedziałbym podważany wśród niektórych dziennikarzy, obserwatorów. No to trzeba powiedzieć, że po prostu nie dostał odpowiedniego zastępstwa. Mówił o tym odejściu Erika Exposito, nie został odpowiednio zabezpieczony. Oczywiście do Wrocławia trafiła jedna dziewiątka Sebastian Musielnik, natomiast cały czas mówimy jak o innej klasie zawodnika, no bo jednak Exposito to była jakość, to była klasa, to był w końcu kapitan i człowiek, który gwarantował dużo bram z przodu, ale też no, miał gigantyczny wpływ na zespół, także tutaj myślę, że Śląsk musi się błyskawicznie zrehabilitować i przede wszystkim w tym meczu z Rygą pokazać, jak powinien grać wicemistrz Polski, odrobić wynik, awansować do trzeciej rundy eliminacji ligi Konferencji, ale też skoncentrować się na poletku ligowym i zacząć zbierać te punkty, żeby też nawiązać do tego poprzedniego wspaniałego sezonu. Natomiast jeżeli chodzi o ekipy, które mają duże cele, które gdzieś grają najwyższą stawkę, a jeszcze nie wyglądają tak, jak wyglądać na pewno powinny, to jest na pewno przykład Lecha Poznań i Rakowa odpowiednio Kolejosz, który wygrał na inauguracji z Górnikiem Zabrze, wydawało się, że wszystko w tej drużynie trenera Federyksena się zgadza, że ta inauguracja naprawdę była fajna, ale później przychodzi wyjazd do Widzewa i tam jest porażka, też w takich dramatycznych okolicznościach, no bo dużo się po tym meczu dyskutowało o tym spalonym finalnie. Oczywiście, tak jak też powiedziałem w jednym z swoich materiałów, rzeczywiście był offset, chociaż kibicom nie zostało to tak jednoznacznie przedstawione, no i były różne dywagacje, spekulacje, ale finalnie nie ma o czym mówić. Natomiast fakt są takie, że Lech ma tylko 3 punkty Dwóch meczach to na pewno nie jest najlepszy start, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest jakiś taki fundament, że jest taki budulec i kibice mogą tutaj zaufać trenerowi Frederiksenowi, który, no mówmy się szczerze, też nie otrzymał odpowiednich narzędzi. Myślę, że ta kwestia transferów wychodzących na pewno jest zastanawiająca. A więc, czy Lech zdoła gdzieś załatwić sobie zastępstwo za Filipa Marchińskiego i przede wszystkim Christophera Weldę? Natomiast też myślę, że warto powiedzieć dwa słowa o Rakowicze który przegrał wczoraj z Krakowią. Mówiąc szczerze, mnie to w ogóle nie dziwi, ja obstawiałem w ogóle, że pasy ten mecz wygrają. Bo doskonale pamiętam też ten raków za czasów poprzył, no ale jeszcze ten raków za czasów trenera Szwargi. No to zawsze tam były problemy z Krakowią i na przestrzeni ostatnich lat tylko jeden mecz raków wygrał w Lidze. To było to spotkanie w rundzie wiosennej, kiedy raków święcił Mistrzostwo Polskie. Także to też jest jakiś w ogóle ciekawy przykład, że raków, który fajnie grał w piłkę z motorem, który wygrał z tym kronombrnym Beniaminkiem, gra mecz domowy z pasami. No i na tym meczu się wykłada, gdzie Krakowią, Mówu się też nie grał jakiejś dużej piłki, a ta bramka padła. Trochę z przypadku, Trochę z jakiegoś braku do skoku, no ale finalnie mówmy się, że pasy nie były w tym meczu stroną dominującą. No i jakie są pierwsze wnioski po dwóch kolejkach? Przede wszystkim Jagiellonia, która naprawdę gra świetnie, to jest drużyna cały czas bramkostrzelna, idąca do przodu, ale też grająca niesamowicie w Europie. Przede wszystkim wygrana 4 do 0 z pana werzysz, ale też Legia, która gdzieś powiedziałbym bardziej gra konsekwentniej, zachowawczo w ekstraklasie, teoretycznie patrząc po tych wynikach, Natomiast też za głębi, no mówmy się, no to było gdzieś torpetowanie tej bramki miedziowych i gol na 1 do 0 później 2 do 0 to była tylko kwestia czasu, być może z koroną wyglądało to trochę inaczej, bo zespół z Kielc bardziej się bronił, no i też umówmy się, to było jakieś polowanie na Lukiniasa i mnóstwo tych fauli, często w ogóle nieuzasadnionych, ale to jest chyba druga kwestia, no ale z drugiej strony mamy różne Śląska-Wrocław, która zremisowała z Lechią, piękny gol nogi Bauera udało się wyrównać, no i potem jest wyjazd na Piasta, no i też porażka w takim ciężkim stylu, gdzie zespół z Gliwic zdecydowanie lepszy, no i finalnie Śląsk po dwóch meczach ma tylko punkcik, plus rozczarował w Europie, także najwięcej złego możemy powiedzieć zdecydowanie o trenera Magiery, ale jeszcze raz, stanę w obronie szkolniowca i powiem, że nie, został, że nie otrzymał odpowiednich narzędzi i cały czas ta kadra śląska nie jest gotowa, żeby walczyć na kilku frontach. Mówiłem o Lechu, mówiłem o Rakowie, a więc takie umiarkowane zadowolenie, a więc dobry start, później gorszy mecz w drugiej kolejce. Ale z drugiej strony myślę, że też warto pochwalić na przykład widzę w Łódź, 4 punkty na koncie, to jest naprawdę dobry wynik. Remis ze Stalą Mielec i zwycięstwo ze Lechem Poznań, także to można pochwalić. No i na pewno Pogoń Szczecin, zespół, który także ma na koncie 4 punkty, świetna inauguracja ligi w meczu z Koroną. No i potem remis z Zagłębiem Lubin, Były, był to mecz ciężki, było to spotkanie walki, ale finalnie udało się wywieźć chociażby punkcik z trudnego dla Pogoni terenu, bo też tak te mecze w ostatnich latach między Pogonią a zagłębią, pokazują, że nie jest to wcale taki łatwy rywal do ukąszenia i wielokrotnie portowcy mieli z tym przeciwnikiem duże problemy. Żebyśmy też tak wyszli z, w tej rozmowie poza rozgrywki 24-25, to też warto zerknąć na tabelę formy, jak to wyglądało w poprzednim sezonie, a więc po dwóch kolejkach jak prezentowała się tabela ekstraklasy, bo to też jest fajnie, gdzieś fajna przestrzeń do dyskusji i do konfrontacji pewnych wniosków, najprzede no wszystkim, żeby właśnie pokazać, że nie ma co wyciągać zbyt pochopnych Wniosków. Patrzymy na tabelę z tamtego Sonu po drugiej kolejce. Jak w tej chwili widzicie, liderem wówczas był Raków Częstchowa, 6 punktów na koncie, również bezbłędny był Lech Poznań. Zagłamymymy Lubin i Pogoń Szczecin. A więc pierwszy taki wniosek, pierwsza różnica. Mieliśmy na tym etapie 4 ekipy, które były absolutnie bezbłędne, jeżeli chodzi o zespoły, które spadły na końcu z Ekstraklasy, no to jest ŁKS Łódź po dwóch kolejkach, 0 punktów na koncie i co ciekawe, ruch Chorzów i Warta Poznań, odpowiednio siódma i 8 lokata. Także przede wszystkim mówimy o tym, że kto dobrze wystartuje, to, nie zawsze oznacza to jakiś sukces na koniec roku. Tak jak powiedziałem wcześniej, 4 ekipy, sześć punktów na koncie. No i też ci spadkowicze, bowiem dwóch z trzech Spadkowiczów po dwóch kolejkach e, znajdowało się dość wysoko w tabeli. No i myślę, że mało kibiców wtedy by obstawiało, że spadnie odpowiednio 7 i 8 zespół. Ekstra klasa, natomiast też e, no byłbym w tym wszystkim spokojny, jeżeli chodzi o takie wnioski dotyczące tego, kto spadnie. To nie jest jeszcze czas na analizę. Myślę, że na razie trzeba się zachwycać e, tymi drużynami, kto gra skutecznie, kto gra efektownie. A jest to obecnie na dzisiaj Jegielon Białystok. I Legia Warszawa. No, i też takie pytanie, myślę, że bardzo interesujące, co nas czeka w kolejny weekend. A więc, jak to wygląda z perspektywy ekip, które walczą najwyższe cele? Jak wygląda termin z trzeciej kolejki? No, i w ogóle, jak właśnie wygląda terminarz gier? Bo myślę, że to będą ciekawe mecze. Zwłaszcza niektóre, bo to są też takie konfrontacje, którymi już można żyć, a jest dopiero wtorek. Przede wszystkim Legia podejmuje Piast Gliwicy, gilonia mierzy się ze Stalą leca, więc, mówimy tutaj o dwóch teoretycznie łatwych meczach domowych. Natomiast, przede wszystkim, po pierwsze, z perspektywy Agiloni, mecz ze Stalą nie musi być taki łatwy. Pamiętamy między innymi mecz z tamtego sezonu w rundzie rewanżowej kiedy w Mielcu wygrała stale dość zaskakująco Jagiellonia zgubia punkty no ale z drugiej strony Legia w ostatnich latach ma patent na Piasta jedna porażka w tych ostatnich latach to jest ten sezon kiedy Legia grała koszmar, to był ten sezon 2021 2022 no i właściwie wtedy to wojskowi przegrywali ze wszystkimi także tutaj byłbym w miarę spokojny, wydaje mi się że to jest do zrobienia, żeby Jagiellonia także Legia miały po trzech meczach 9 punktów na koncie i jeszcze w międzyczasie grały dobrze w Europie bo tutaj liczę, że Jagiellonia z pana i Legia z walickim zespołem Karnar For muszą wygrać te spotkania, powiem cały czas walczymy o cenę, punkty do rankingu UEFA, natomiast ciekawe będzie w Katowicach gdzie GieKSa podejmuje Raków i to też będzie taka ciekawa konfrontacja, gdyż Beniaminek z Katowic wygrał w Mielcu przed tygodniem no i też Raków, który zgubił punkty z Krakowa, no i wiemy też, że to będzie taka lokalna wojenka derby mecz, który będzie elektryzował właśnie tę miejscową społeczność no i plus wątek Bartosza Nowaka który najpewniej w tym meczu nie zagra z uwagi na tę umowę między dwoma klubami, bo przecież Nowak zamienił tego lata Raków na Gieksy. No i też warto powiedzieć o tym, co Czecha Lecha pozna i to jest konfrontacja z Beniaminkiem z Gdańska. Z pewnością Beniaminek z Gdańska będzie chciał w końcu zanotować trzy punkty, dotąd jedno oczko na koncie drużyn trenera Grabowskiego no i zobaczymy, czy w meczu z Lechem to się uda, gdyż no, na pewno rywal będzie wymagający, ale też no, myślę, że Lechia będzie pod pewną ścianą, bo tutaj trzeba będzie w końcu wygrać w tej trzeciej kolejce, zwłaszcza, że pamiętamy, jak Lechia wyglądała fantastycznie w tamtym sezonie, a przy wszystkim w rundzie rewanżowej. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, jak to wygląda z waszej perspektywy, jak oceniacie te dwie pierwsze kolejki, czy w waszym zdaniu ktoś tutaj wybitnie oczarował, a ktoś wybitnie rozczarował. Oczywiście chodzi mi o takie typy mało oczywiste, a więc kogo byście tutaj pochwalili, a kogo zganili za te pierwsze dwa mecze Ekstraklasy. Taki szybki raport po tych dwóch kolejkach z mojej strony. Zachęcam oczywiście do komentarzy, do kciuków w górze pod filmem i do subskrypcji kanału, zwłaszcza tutaj do nowych widzów. Wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.